Wprowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie alsen.pl. Dobra widzowie, nadeszła wielka chwila, żeby przetestować długo wyczekiwanego Amumu. Amumu ostatnimi czasy graliśmy pod full APK, więc dzisiaj skopiujemy sobie zestawienie, jakie graliśmy kiedyś na Fiddlesticku, czyli zagramy Amumu pod płonącego builda. Powiedzieliście, czy zaleciliście mi, żeby stosować Tormeida, żeby odbijać obrażenia, a zarazem wzmocnić ją poprzez Abyss Salmaska, czy nawet i Anadema? Bo dzięki temu nasza postać będzie zadawać jeszcze więcej obrażeń, ponieważ przeciwnicy stracą trochę rezistów. I sama postać oczywiście pod względem taktycznym będzie zwiększać sobie wszystkie defensywne statystyki, będzie po prostu robić oro pod względem zadawanych obrażeń, jak i względem przeciwników, ponieważ wszyscy przeciwnicy będą płonąć, płonąć i jeszcze raz płonąć. Także zapowiada się to długa, przyjemna gierka, jak to się mówi, late jest nasz. Tak samo jak Kha'Zix jest uniwersalny z Gore Drinkerem, no to akurat się zgodzę, w przypadku Kha'Zixa to jak najbardziej, albo Gravesa też. Ale nigdy przenigdy nie słyszałem o Zedzie, który jest stosowany typowo pod zestawienie Gore Drinkerowe. W sensie może coś mnie ominęło, nie jestem do końca w stanie powiedzieć, ale nigdy o czymś takim nie słyszałem. Zacząłem mainować Kayna pod tanka i to free LP na low elo. Powiem ci szczerze, że wszystko na low elo jest OP. Niezależnie czym zagrasz, nawet pod troll builda, jesteś w stanie wykierować gierkę tym, że przeciwnicy mogą totalnie nie ogarniać albo nie rozumieć pewnych aspektów gry. Dlatego w low elo po prostu istnieje taka zasada, że wszystko tam działa. Jeżeli odpowiednio potrafisz przemyśleć swoje zachowanie, a zarazem zachowanie przeciwnika, no to łatwo go możesz skontrować, łatwo go możesz zdominować nawet najbardziej useless postacią w aktualnym patchu. Inaczej ma się to oczywiście high elo, no bo tam ludzie w miarę możliwości zasługują jednak na tą dywizję, którą osiągnęli, więc to nieco ciężej ich tak jakby skontrować, ale oczywiście jeżeli odpowiednio rozumiecie aspekty gry, to jak najbardziej jest to realistyczne i do zrobienia. I polecam stosować ten trik między innymi na Blue Side'zie. Po prostu wykonujecie dwa kampy naraz i tracicie dwa razy mniej czasu. Jednocześnie bardziej wykorzystujecie swoje umiejętności, bo tam przykład teraz dopiero co bym skończył Blue Buffa, a tak żaba jest przynajmniej zbita do połowy zdrowia. Michael, ja zagrałem agresywnym Nautilusem i mega oddaję. Czym jest pojęcie mega agresywny Nautilus? W sensie, że na pierwszym levelu, czy tam na drugim... A, okej. Okay. Czy tam na pierwszym levelu, czy na drugim już zaczynasz roamować, czy o co chodzi? Czy na drugim poziomie już się zaczynasz bijać przeciwnika i robisz oro? Jaki ty poważny jesteś na tym Instagramie u Alsena? Akurat mi taką grafikę wstawili, że to jest wow. Jestem byłem pod wrażeniem, że tak ładnie wyszła ta grafika, bo seria zdjęć na klatce schodowej myślałem, że nie będzie tak ładna, a ostatecznie wyszła dosyć tak super, że byłem pod wrażeniem, jak to wyszło ostatecznie. Naprawdę? Ty, może tego Jaxa uda się jeszcze przytyrać? A nie, dobra. Jak taka typowa pusia się wycofał aż pod turret. No to cóż, pójdziemy na bota w takim razie, żeby nie tracić tu czasu. Tylko kurde, jak moi by mi pomogli, to byłoby super. O, drugi flash spalony. O, ja za chwilkę jeszcze spalę prawdopodobnie flasha tej MF-cy, nie? O! Nie, co chyba kpisz. Dobra. MF-ka mnie nie widzi jak coś. MF-ka mnie nie widzi. Tup, 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 tup. Szybka ucieczka. No generalnie, jeżeli z Samirą bylibyśmy w stanie to obrócić, to raczej bylibyśmy w stanie jeszcze ją zabić, ale dobra. Aha, bo ona mnie widzi. Ja niestety raczej chyba tego nie przeżyję, chociaż kurde kiwie. Nie ma szans raczej. Raczej nie było szansy, ale to jest wszystko, co mogłem zrobić. To przynajmniej asystę żeśmy zdobyli. Jax zrobił outplay? Nie, po prostu miał takiego wielkiego farta, bo przeżył na dosłownie niskim progu HP. No i zarazem mi uciekł. No tutaj akurat dobrą presję zrobiliśmy na bocie, bo spaliliśmy wszystkie dosłownie czary przeciwnika. No i teraz jak wyfarmimy sobie na przykład raptory i golemy, to po raz kolejny możemy teraz zgankować tą Luxanę. Jak przeciwnik jest poza tą ścianą, to generalnie starajcie się jak najczęściej kogokolwiek gankować. Bo taka osoba, zwłaszcza bez flesza, to jest free killkiem. A jeżeli chodzi o pierwszy recall na naszej postaci, to tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć Bami, bo zapewne wiecie, Bami to jest najlepszy element, który panuje na Amumu. Po prostu za każdym razem podpalacie wroga za pomocą efektu pożogi. No i ten efekt... Co ty masz już? Stopwatcha? Gościu w 6 minucie posiada stopwatcha, ciekawe. Wracając do tego, co chciałem oznajmić, no to efekt pożogi jest po prostu OP ze względu i na pierwszy clear... O kurde, ale mnie chłop zaorał. I ze względu na pierwszy clear i też również ze względu na... zadawane obszarowe obrażenia i tym podobne.
Także w skrócie budujcie bami zawsze po pierwszym recallu na Amumu, jeżeli gracie na typowej dżungli, bo jest serio OP. Mi ostatnio siada bardzo popka. Ostatnio jak oglądałem Synchrofa, no to zauważyłem, że też bardzo często gra popką i też to ma prawo oddawać. Sama popis siebie jest genialna pod względem dopasowania się do mety, ponieważ większość postaci, która teoretycznie dominuje dżunglę, posiada dasha. Posiada jakiekolwiek doskoki do przeciwnika i tak dalej. Czyli na przykład taką Diankę kontruje za pomocą W. Wukong teoretycznie też posiada dasha, czy posiada odskok za pomocą swojego klona. To zawsze posiada te dasze, które Poppy jest w stanie skontrować. To jest całkiem ciekawe i też polecam taką popkę sobie przetestować. A zwłaszcza pod zestawienie tankowate, no bo rzecz jasna tanki są w mecie. Co myślisz o nowych pingach i kolejnym sezonie typu Freeze i tak dalej? A jest to ciekawa zmiana dotycząca tych wszystkich aspektów. W ogóle ja się trochę denerwuję, dlaczego po raz kolejny dżungle w sensie tykają. Daje tam m.in. ten aspekt, że na przykład hemtechowy Drake się tam przywraca i tak dalej, ale szczerze nie rozumiem kompletnie, czemu runki i tym podobne rzeczy zmieniają. Przecież runki są teoretycznie zbalansowanym elementem, który panuje w Lidze Legend, więc trochę nie rozumiem tego ruchu. Natomiast reszta, pozostałe pingi czy coś, jak najbardziej na plus. Dlaczego? Bo pingi to w sumie jest rzecz, która od lat dosłownie nie była zmieniana i przytaczana na nowo. I jest fajne to, że teraz będzie więcej informacji, bo no rzecz jasna w LoLu to się głównie nie pisze wiadomości, tylko wysyła się pingi, co się chce robić. Jeżeli na przykład pingujesz za pomocą tego H, czyli na przykład, że tutaj jest wizja przeciwnika, to teoretycznie też ci chodzi o to, żebyście tutaj mieli wizję, nie? Więc wiem doskonale, że takie pingi odnośnie wielu informacji by się serio przydały. Dlaczego czerwony smite, a nie niebieski? Czerwony smite osłabia przeciwnika o te 10%. No wcześniej to było o 20%, teraz jest o 10%. No i zobacz ich teamek. To jest MFK, to jest Jax, to jest Vladimir. Jak oni się rozpędzą w lejcie, to każde osłabienie przeciwnika jest na wagę złota. Dlatego taki czerwony smite jest bardziej użyteczny. Poza tym dzisiaj gramy takie jakby, to powiedzieć, zestawienie pod płonącego Amumu. Czyli gramy typowo Sunfire'a połączonego z demonikiem. I jeszcze pod kolejne podpalanie za m.in. za pomocą smite'a. Dlatego mamy takie all inclusive dzisiaj dostępne. Dobra, odpalamy w takim razie Heraldika. Odpalamy sobie od razu Oracle, taki trik akurat wykorzystamy w międzyczasie, że mamy Oracle i posiadamy Oracle. I od razu spróbujemy zrealizować Drake'a, no bo Jax co prawda się gdzieś tutaj kręci, ale jeżeli mamy wszystkie swoje dostępne umiejętności poza Flashem, to raczej ten Drake powinien być na naszą korzyść. Możemy teraz to nawet zesplitować do tego stopnia, że możemy dive'ować tą MF-kę. A co jak co? MF-ka z 500 golda shutdownem to chętnie bym przytulił. Popatrzcie to. Tylko kurde, kłopotem jest fakt. No i że niestety za to umarłem, ale na dłuższą metę jest to bardziej opłacalne, ponieważ za mnie był mniejszy shutdown. A ja jednocześnie jestem w stanie jeszcze szybciej moje itemy kluczowe zdobyć, jakim jest m.in. teraz demonik. Gra agresywnym Nautilusem polega na dive'owaniu na drugim i roamowaniu na piątym poziomie. A ja myślałem, że tutaj chodzi o wbicie drugiego poziomu, od razu wbicie się w przeciwnika i robieniu oro na mapie już od trzeciego poziomu. Wykorzystaj sobie też taką taktykę, bo też ma prawo to dosyć ciekawie działać. Zwłaszcza na Nautilusie, bo no nie oszukujmy się, postacie z hookiem to od razu roamują kiedy tylko mogą. Dlatego mi się wydaje, że powinieneś bardziej wykorzystywać jego potencjał. Łoń. No powiem wam tak, no ta gierka nie wygląda o dziwo ciekawie, pod względem takim, że całe życie farmie, ale na dłuższą metę, kiedy uda mi się kliknąć kluczową R-kę przeciwników, no to widzicie, że jesteśmy w stanie wysadzić prawie że każdego. No co prawda teraz to raczej nie przeżyjemy, ale chociaż Yasuo zdobędzie kluczowe fragi, o to może cię jeszcze spotkam, bo mam na drugim koncie Silvera 4, no to zapraszam serdecznie. Jeżeli chcesz mnie snajpić, to nie ma problemu. Akurat delay na streamie nie jest ustawiony aż taki niesamowicie wielki. To praktycznie kiedy macham tutaj, to na podglądzie mam to po maksymalnie 2-3 sekundach, więc jeżeli chcesz snajpić i ci się uda, to gratuluję. Ale prawdopodobieństwo jest niestety tak niskie, że prędzej to chyba w totka trafisz. Tak mi się przynajmniej wydaje. To prawda, że jutro za oglądanie sportu można dostać pool party skórkę? A o tym to ja pierwszy raz słyszę. Nie wiem skąd masz takie informacje? Ale generalnie, no pamiętam, że za oglądanie e-sportowych meczy z reguły się dostawało jakieś ciekawe nagrody. Bardzo często te nagrody, lol, prawie go zabiłem. Z reguły te nagrody nie były jakieś takie turbo niesamowite, bo to były zwykłe kapsułki z
nie wiem, fragmentami klucza, ale zawsze to coś tam za darmo dostawałeś, jak się interesowałeś sportem. Jeżeli chodzi o kolejne przedmioty, jakie składamy na Amumu, to oczywiście zaczyna się faza defensywnego Amumu, który sieje spustoszenie. Wszystkie elementy podpalające przeciwnika już posiadamy. No i teraz złożymy sobie Tormaila, żeby odbijać te fragmenty obrażeń, a nie oszukujmy się, ich ADK-i są naprawdę mocno nafidowani. No i probably w lejcie, no to byśmy bardzo mocno czuli, ponieważ taki Jax czy chociażby jakakolwiek inna MF-ka będą za każdym razem sobie zadawać obrażenia własnym kosztem. Nie ma. Ło kurde. Trochę nie wyliczyłem konkretnie tych obrażeń, ale nie ma tego złego, sobie na dobre nie wyszło. Lux też jest w sumie takim potencjalnym killem do zdobywania. Piksela zabrakło, żeby tutaj od razu zabić jeszcze tego. W międzyczasie tą Kiankę. No tak to co? No wyszło jak wyszło. MF-ka widzę, że robi też totalne oro. Kurde. Teraz ona mnie będzie tak kajtować. Dobra, Kiankę to raczej możliwe, że uda się zabić, chociaż kto to wie. No Jax teoretycznie to sam siebie zabija, jeszcze płonie ze względu na Sunfire'a i efekt demonika, więc jestem pod wrażeniem, że chłop tego nie rozumie. Ale okej. Okay. To tam u ciebie jak dzionek minął? A wiecie co, ja bardzo często widzowie teraz pracuję nad własną marką, jednocześnie będąc chorym. Także niesamowite, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mam taki kijowy głos, to po prostu jestem chory, aka przeziębiony i mam zapchane gardło. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak mocno bolesne dla uszu. Tak się składa, że nawiązałem współpracę z Alsenem i nagrywam specjalnie dla nich filmiki na zamówienie. No i akurat tak się składa, że w momencie, kiedy zacząłem współpracę, to nagle zachorowałem. Zobaczcie, do czego w ogóle jesteśmy zdolni takim Amumu. Praktycznie sami z siebie stoimy obok Nashora z efektem Sunfire'a oraz Demonika i patrzcie. Sam z siebie Sunfire zadał ponad 3000 obrażeń temu Nashorowi, więc łącznie zostanie praktycznie obok samego Nashora zrobiliśmy ponad 4500 damage'a. Robi wrażenie? No mam przynajmniej taką nadzieję. Niby jesteś chory, ale szczególnej różnicy w głosie nie słyszę? Znaczy ja na pewno słyszę, nie? If you know what I mean. Ja zapewne domyślam się, że no wiecie, na dłuższą metę to wam to no w sumie rybka. Ale że tobie się chce tyle odcinków montować i wrzucać? Wiesz, teoretycznie można to trochę... O, czekaj. Można to porównać... Kurde, akurat nie trafiłem tak jak chciałem. Szkoda. Teoretycznie to można porównać do tego, że im więcej pracujesz, tym więcej masz kasy, nie? No to dostaje więcej pieniędzy, większe wynagrodzenie. Bo rzecz jasna, jeżeli tych filmików byłoby o dziwo mniej, no to wiadomo, wynagrodzenie też byłoby mniejsze. Dlatego na dłuższą metę opłaca mi się takie rzeczy realizować. No bo wiadomo, więcej kasy dostaje. Prosta piłka. Dobra, złożymy sobie teraz w tym momencie Abyssal Maska. Abyssal Mask pewnie spytacie, dlaczego jest budowany w tym team kompie, ponieważ za każdym razem, kiedy będziemy odbierać przeciwnikowi aktualne Magic Resisty, to zarazem będziemy mogli zadawać jeszcze więcej obrażeń. No w skrócie, Abyssal Mask jest budowany po to, żeby odbierać przeciwnikowi Magic Resista, aby jednocześnie być jeszcze bardziej wytrzymałą postacią, a zarazem jeszcze więcej bić. No bo wiadomo, jeżeli odejmujemy przeciwnikowi podstawowe statystyki, to zarazem jeszcze więcej jesteśmy w stanie zadawać mu obrażeń. Także tak to wygląda. Ojojoj. Nice. No niestety tej wieży to nie wydefujemy, ale przynajmniej inhibitor może się uda. Także ho Yasuo, ho ho ho. Cyk. Oj. No nie wyszło tak jak chciałem, szkoda. Dobra. Ej, kasacja zawodnika. No niby z jednej strony wiem, że on jeszcze jest w stanie kogoś zabić, ale... A, jednak nie. Na tym progu rankingowym ludzie nie wiedzą, czym jest QSS. Dlatego są w stanie powiedzieć, że ej, bo taki Amumu jest OP, bo nie wiem, jak go skontrować. No właśnie wiadomo, jak taką postać skontrować prostym QSS-em. Zobaczcie, do czego my jesteśmy teraz zdolni. My deklasujemy przeciwnika tym, że po prostu stoimy w miejscu. I nawet czasami możemy puścić kierownicę, żeby kogoś zaorać, nie? Dlatego mówię, Amumu sam z siebie jest OP pod naprawdę tanka, a zarazem płonące zestawienie, bo nie dość, że zabieramy dużo resistu przeciwnika, zadajemy mu procentówkę, no to jeszcze też nie narzekamy na AP, bo w międzyczasie rushujemy sobie Dark Silverly. Co to znaczy QSS? To jest Quick Silver Sash i to jest element, który oczyszcza cię z negatywnych efektów na twojej postaci. Czyli krótka piłka, jeżeli posiadasz jakiekolwiek ogłuszenie ze strony Amumu R-ki, ze strony Amumu Q i tak dalej, no to od razu odpalasz sobie QSS-a i nie dostajesz tak denerwującego stuna na swoją osobę.
I tym sposobem zarazem jesteś też w stanie bardzo dużo wytrzymać, no i nawet i wygrać dla siebie fight, no bo będziesz w jakimkolwiek stopniu użyteczny. Oj, 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 ale Ignite nienawiści, o, ale ty mnie nie lubisz, o, ale ty mnie nie lubisz. Oj, 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 ale żeś zabłysnęła. Dobra, także sprzedamy sobie teraz Darkseala, no bo niestety już nadszedł czas ostatecznego elementu, czyli Anadema Chainsa. Posiadamy prawie że 5000 zdrowia, mamy prawie że 200 armora, a zarazem 200 AP, ponad 100 resista i ponad 100 attack damage'a. I zobaczcie, do jakiego stanu jest zdolny Amumu, żeby realizować solo na Shora. Zobaczcie, ja praktycznie odsuwam się od komputera i moja postać już zadała z samego W ponad 2000 damage'a. No ten damage na dole to jest oczywiście damage za pomocą efektu pożogi. No i zobaczcie, do czego jesteśmy zdolni. Po prostu zadaliśmy sami z siebie ponad 5000 zdrowia za pomocą umiejętności W. Czy jest to OP? Bardzo, bardzo mocno jest to OP. I cyk. Wracając do pytania czatu, które coraz częściej występuje na moim live'ie. Dlaczego na takim Amumu posiadam dwa razy Q, raz tak, a raz nie? Otóż prosta piłka. Amumu nie posiada, jakby to powiedzieć tak jak kiedyś, tylko i wyłącznie jednego Q, tylko teraz posiada dwa staki, które odpowiednio posiadają swój czas odnowienia. I tym sposobem czasami, kiedy tego Q faktycznie nie używam, to w międzyczasie widzicie, leci taki jakby timer na drugie Q. Więc teraz mam dwa aktywne Q, więc od razu kiedy używam jednego, po sekundzie czy tam dwóch, posiadam drugie. Ta zmiana głównie dotyczy właśnie efektu Amumu na supporcie, który jest coraz częściej spotykany. Więc polecam go nawet i jeszcze bardziej praktykować na tamtej roli, bo też giga oddaje. Też jest giga czadem. A widzę, że Wladimir to też stworzył sobie Sunfire'a, także ciekawie. Ciekawie, ciekawie. Kopiował typową metę, która panuje na każdej postaci. Pamiętajcie widzowie, jeżeli nie wiecie co składać na postaci, budujcie Sunfire'a, bo dzisiejsza meta jest tak mocno ograniczona do tego itemu, że tylko i wyłącznie wszyscy budują słoneczną egidę. I to ma prawo i wyłącznie oddawać. Ja muszę marnować flesza, no dobra, zmarnuję. Z jednej strony jest to trochę bez sensu, rozpaliłem swój kluczowy czar, ale no, chciałem powiedzieć, jeżeli byśmy zabili tą MF-kę, to byłoby spoko, ale drużyna niestety jej pomogła. Poglądając na późne etapy rozgrywki, chyba stwierdzam, że gargulca sobie kupię zamiast tego obuwia. Bo tak patrząc na dłuższą metę, obuwie samo z siebie posiada fajne statystyki, posiada też mobilność, ale zarazem mi tutaj już jest bardziej potrzebna tankowatość, więc chyba w to bardziej zainwestuję. Wladimir co, nie może się ruszyć. Patrzcie jak żeśmy go mocno z tego spenetrowali. Ło, siema. I cyk. What the shit? A Mumo właśnie wygrał cały teamfight, co? What the fuck, man? Jak na moje, to powinniśmy to kończyć, no ale dobra. Zróbmy ze spokojem Drake'a. Robimy oczywiście schodkową przewagę i jak najbardziej jest to akceptowalne dla naszej osoby. No i widzicie, właśnie to idealnie udowadnia, że Amumu sam z siebie jest w stanie wygrać cały teamfight jedną prostą R-ką. A czemu wy trolujecie takie rzeczy? Hej. Oj. Serio? Trafiłem tego? Dobra, tu nawet R-ki nie będę używać, nie? Chociaż dobra. Jak ten w ogóle Vlad dostaje obrażenia. No nie. Przeżył to niestety skubany. Sam z siebie Wladimir posiada 4893 HP. To skutkuje tym, że posiada prawie że tyle samego co ja. No i generalnie na dłuższą... Kurde, przeżył to. A nie, spłonął. Kokcz. To oznacza w takim razie, że posiada prawie że tyle samo HP-ków co ja. Czy jest to dla niego opłacalny build? Jak najbardziej, bo jest na tyle wytrzymały, że nie da się go od razu jednocześnie zabić z samego combo. Ale dodatkowo też jest w stanie dużo zadawać obrażeń. No bo co, Rabadon plus Voidstaff to chyba sam mówi za siebie, że jesteście w stanie dużo zdziałać. Kurde, kusi mi w niego wjechać, ale wiem, że no to jest taki trochę bait na downa, można by rzec. Oj, dobrze mnie skontrował chłop. Do tej Samiry to już nie ma szans niestety powstrzymać, szkoda. Ja bym to próbował obrócić, tylko cholera, nie mam tutaj żadnych sojuszników. Patrzcie jaka to jest inicjacja łatwa.
Nie wiem, czy to się opłacało na dłuższą metę. Raczej nie. Niestety nie. Chociaż Renekton? No niby umarł teoretycznie Renekton, ale zapomniał, że GA posiada. Dobra, to wyszło jednak war, widzowie. Ojojoj, co ty zrobiłeś? Chociaż dobrze, on dobrze baituje teraz, patrzcie to. Teraz ja tu podchodzę. Teraz robię tak. Teraz robię coś takiego. No i co? I teamfight chyba wygrany jednym prostym combo, co? No może nie jednym prostym combo, ale widzę, że tutaj przynajmniej moja drużyna puszuje bota i prawdopodobnie skończy tą gierkę, bo oni nawet nie widzą, że im się baza puszuje. Także co, łącznie ze statystykami 20-10-22 skończymy to spotkanie. No było ono dosyć naprawdę wydłużone, bo trochę się bawiliśmy z przeciwnikami, ale ostatecznie udało się zwyciężyć. Także GGWP, no i przejdźmy do podsumowania, bo aż mnie ciekawi, ile takim płonącym amuło byliśmy w stanie zadawać obrażeń. Także podsumowując tą piękną rozgrywkę, w niecałe 43 minuty gry zrobiliśmy prawie że perfekcyjne statystyki wynoszące 20-10-22, tylko nie wiem dlaczego ta jedynka była z przodu obok tego zera, ale whatever. A jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, to samym tankiem zrobiliśmy prawie że 75 tysięcy damage'a, co skutkuje tym, że tego Jaxa zdominowaliśmy ponad 2,5-krotnie, a Mumu jest po prostu OP, także polecam go praktykować po to zestawienie, które widzieliście na ekranie. No i sam gameplay chyba to udowadnia, że jest to naprawdę free postać, nie tylko i wyłącznie na dżungli, ale też w roli supporta, do którego ostatnimi czasy dostał zmiany. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, zostawcie łapencję w górę dla zasięgów, zostawcie również subskrypcję na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi tego typu materiałami i wpadajcie częściej na streamy, gdzie nagrywam tego typu rzeczy na żywo. Także do zobaczenia następnym razem.